Cześć, witam na trzeciej części mojego guida do Prince of Persia, Duszy Wojownika. Jesteśmy obecnie na etapie pierwszej wieży. Otworzyliśmy już wodę, a teraz będziemy szukać właśnie pierwszej wieży. Oj, coś się... Przepraszam. Błąd komputera. Wyskoczyły. No. I tutaj jest taka wkurzająca opcja, że nie da się przeskoczyć stąd na bezpieczne miejsce, tylko trzeba to obchodzić. Inaczej by można było spaść na mordę, ale o to chodzi w tej grze. Bo. No nie zasłużyłem na wygraną. Niekiedy teksty księcia naprawdę są takie typowo trysiarskie. Wręcz. To, can you hear it? My blade calls for you. I can smell your fear from here. Aj! Tak? Unikasz? Unikasz? Więc mówisz mi, że unikasz? I kto teraz unika? It seems like the vegetation has taken its toll on this part of the tower. It's completely overgrown. Otworzyliśmy wodę w przeszłości i w teraźniejszości ona wciąż płynie. Wszystko to ma jakieś ze sobą powiązanie. O, tutaj właśnie uniknęliśmy walki z przeciwnikiem. A tutaj proszę, dwóch następnych. I tutaj, jeśli się nie mylę, poznamy kolejny typ wroga. Dzień dobry. Otóż to. Widzicie te jakby latające... Tę broń? To są kobiety. Podobne jak te, które spotkaliśmy już. Mają te same umiejętności, tylko że zamiast sztyletów walczą mieczami. Więc ich ataki są skuteczniejsze. Nie są tak szybkie, ale są dużo mocniejsze. A już sama jakby zręczność tych kobiet sprawia, że naprawdę niedużo tracą na to, że zmieniły broni ze sztyletów na miecze. No to wiadomo, mężczyźni to różnoraka broń. Miecze, topory, naczugi. No i ten gość, który ciska w nas sztyletami. Ale chociaż to nie... to ja mam wątpliwości, czy to jest gość, bo nosi sukienkę. Nie wiem, może Szkot? Dobra. A jesteśmy teraz w teraźniejszości, więc musimy uważać na dachakę. Gra zawsze pomaga nam się jakoś od niego uwolnić. Ostatecznie zawsze uciekamy od niego dopiero wtedy, kiedy uda nam się
przebiec przez tą wodę przy portalu. O. A teraz może uda mi się zaprezentować inny atak od ściany. Nie, nie uda mi się. O, uda mi się. Z dwiema broniami to naprawdę ma jeszcze dodatkowy bonus. O. O. Nie spodziewam się, że tak szybko zejdzie. Pamiętamy, kiedy babki są w pobliżu, stale akrobacje, ogólnie jesteśmy w ciągłym ruchu. No, przygotowało nas. No, ale weź się odczep, co? Możemy jej szybko zabrać broń? O, nie atakuj! Dzięki. Pamiętacie to miejsce, mam na nadzieję? No. Tam stała kiedyś łódź. A teraz jej nie ma. No ogólnie tam są właśnie doki, z których przybyliśmy na wyspę. Ogólnie to pod tabulatorem mamy mapę, która stopniowo się nam zapełnia. To, że ja na nie zaglądam, to jest zupełnie inna rzecz. Widzicie, ile jeszcze wyspy zostało nam do odkrycia. Z ogrodu jest przejście w teraźniejszości tylko do wieży ogrodowej. Bo jest ogród i wieża odpowiednia do niego. My jeszcze żadnej wieży nie uaktywniliśmy. Dopiero uaktywniliśmy wodę, która ma zasilać tę wieżę. Ale do spalenia samej wieży potrzebna jest jeszcze inna rzecz. Tu mamy zapis, ale biegniemy dalej. Na hardcora. A mistnik mój. Shit. Dwa zbiorniki straciliśmy, ale szybko je odzyskamy. Liczę na to. Chociażby tutaj. Op. I don't know. Nie potrzebujemy tutaj spowolnienia piasku, jeśli zaczniemy skok w odpowiednim miejscu. Hop. Hop. Calculated. Szmato. Is this the best you have to offer? O.
A jak on jest ranny? Czym? Głosem? Dobra. Została dziewczynka. To epickie patrzenie w oczy przeciwnikowi, a potem takie chamskie rzucenie w niego bronią. Spala. Za pierwszym razem. Jesteś tu? Nie, jestem tylko babci. Ogólnie to nic. Niektórych z tych wad mógłbym sobie darować. Ale w sumie to... Ta gra, poza tym, że jest w pewnym sensie RPG, to jest też typowy slasher. Jeśli w nim nie walczysz, to co robisz? Found the right place, but at the wrong time. I'll need to return to the past if I want to activate this tower. O, a kogo my tam mamy? Dzień dobry. O, zlamiłem. Zajmiem do potęgi. Widzieliście tego buga, że go tutaj nie było? A ja tak, taką mam zagwozdkę. Czym on od razu nie nabił księcia? Tylko właśnie pieprzył się z tym gościem tutaj. On to zaraz skoczy. Otóż to. Taka mała ciekawostka. Jeśli zbyt długo będziecie stali w jednym miejscu, dachaka was złapie w maski. To jest automatycznie się dzieje. To jest albo kiedy zbyt długo stoicie w jednym miejscu, albo kiedy po prostu dogania was, tak się jakby stakuje wam czas. Na przykład tutaj. Wręcz muszę spowolnić upływ czasu, bo inaczej bym mnie na pewno złapał. Na szczęście dachaka jest też podatny na to. Ale na nieszczęście właśnie teraz nie mam piasku czasu. On wciąż mnie goni. To, że rozwala sobie coś tam ścianę, to nie znaczy, że przestaje. Jednak da się, zawsze dachalkę da się przejść bez konieczności spowalniania czasu. Bardziej użyłem go tego spowolnienia w celach, nie wiem, bardziej w celach zabezpieczających, niż naprawdę potrzebowałem. Nie wiedziałem, czy bym mnie złapał, ale jeśli bym mnie złapał, mógłbym jedynie cofnąć czas i modlić się, żeby nie złapał mnie ponownie. O, tym razem udało się już za drugim razem. Tylko modlić się, żeby nie złapał ponownie. A tak miałem pewność, że mnie nie złapie, bo spowolniłem upływ czasu. A teraz otrzymujemy nowy pojemnik na piasek. Już mamy 4 na 6. Pamiętaj, ci, którzy grali w piaski czasu, pamiętają, że tych zbiorników było do diabła. Można było za pomocą chmur piasku naładować sobie tak sztylety, że można było nosić ich nawet chyba z 7. Nie, z 8 nawet. To zależy już od tego, jak bardzo człowiek przekładał się do szukania chmur piasku. Mi się udało, pamiętam, kiedyś zrobić tak, żeby zabrać wszystkie. Robiłem to z poradnikiem wtedy, więc to się nie liczy tak trochę.
ale po prostu postawiłem sobie jako taki właśnie pryncypialny cel zebrać wszystkie możliwe chmury piasku. This is going to hurt. Next. Dobra. Punkty życia mamy prawie wszystkie, całe zbiorniki piasku wszystkie. Na levelu Super Hard spróbuję kiedyś grać się w to na touchpadzie. Oto co na to chodzi. So many choices, so little challenge. I will show you the meaning of pain. Do takich drzwi też zwykle nie trzeba używać piasku czasu. Używam cały czas tych samych trików, ale w gruncie rzeczy to i tak jest zawsze coś więcej niż naciskanie pieprzonego lewego przycisku myszy all the time. Jedne stosunkowo po ciebie zdjęcie. Tam ci mnie zauważyli, tam dodali. Widzicie? Szkoda, że nie ostrzeli go. Taka straszna szkoda. W ogóle, zwróciliście uwagę zapewnie. No, nie wiem, ale nie wiem, czy zwróciliście. Ale kiedy zabieramy miecze albo sztylety, wbijamy plecy, a potem ścinamy łeb. Kiedy zabieramy topory albo maczugi, bierzemy na kolanko. Delikwenta. Od razu to sobie obrócę. Miałem cię zrzucić. A, no fajnie, że widzę podwójnie. Jezu! Książę, skończ z piciem. Nadal twerkują? Nadal. Dobra, pieprzyć ich. Ubisoft, please. Dobra.
potrzebujemy? Nie. Ogólnie to... Moja taktyka bitwy. Jeśli walczysz z bossem, zawsze miej drugą broń. Walczysz z przeciwnikami, miej wolne ręce. Odkręcimy najpierw wodę. Potrzebny jest bodajże cały obrót. Nie, tylko pół nawet. Czasami dźwignie wymagają pół obrotu, czasami cały obrót. W takich miejscach też można wypić wodę. Nawet na statku mogliśmy, by było jedno miejsce. Kiedy książę spadł. O! Korytarz pełen pułapek, oznacza tylko jedno. A, i tło zawsze robi się na niebiesko. No, widzieliście pewnie taki jasny, jakby trochę rozjaśniony niebieski kolor. No dobra. Kolejne przedłużenie paska życia. O, coś się zbugowało. Widzicie, część jest czerwona, część jest niebieska. Myślę, że możemy to naprawić. Nie. Dopiero kiedy otrzymam obrażenie. Wracamy tu. Dam to do kosztu roboty, bo już się i teraz ustawiamy już wszystko do faz wyjściowych. W zasadzie nie faz wyjściowych, tylko taki już ma być. Cała woda ma wpłynąć właśnie tutaj. Jak widać, próbuję posiłki dla nich. My bad. Stąd też lepiej nie zaskakiwać. Też zbuguję. Zaczniesz twerkować. Ja pamiętam, że była taka fajna możliwość inna. O! Właśnie taka. What? Ktoś to widział? To się nagrało. Ludzie. What the fuck? Fajna teleportacja. Wow, co to jest? Ja w to nie wierzę, to co ja widzę. Dobra.
Pierwsza zasłupka puściła. My jeszcze zabierzemy jedną rzecz stąd. Jakby coś, to przepraszam za hałas. Pewnie go słyszycie, na nagraniu jest. Nic z tym nie mogę poradzić. What the fuck? Czemu oni zniknęli? LOL. Ubisoft po raz kolejny się postarał. No, krytykuję tę grę, ale bardziej na zasadzie nie wiedziałem, że da się w ten sposób ją jakoś dziwnie zbugować. Dla każdego po picie. Fajny dancing. No, mówię, to nie dancing. Dobra, koniec już tego. Op. Może mi się uda, ja. Aj, teraz mi się nie uda. Ale nie, jak mnie zaorały. Nie, to już chwila, bo to już zaczyna być trochę nudne. O, nawet to mi przerwało. Dobra. No. Bo trochę za dużo sobie dziewczynki pozwalały. Tak, że nie mam już piasku, to musisz być trochę bardziej poturbowany. Przeciwnicy też mają własną ustaloną kombinację. Niektórzy przeciwnicy mają w kombinacji przewalenie, inni mają, nie wiem, przebicie bloku. Jedno jest pewne, by umiejętności, które normalnie przebijają blok, przewracają cię. Ale niektóre po prostu przewracające ataki da się przyjąć na miecz. Inne z kolei, no trzeba ich unikać, żeby nie przebiły bloku. A, chwila, ja nie mam. Mam brakujący zbiornik. Więc fajnie by było go odzyskać. Jak zyskać zbiornik piasku? Właśnie. Bo nie ze wszystkich przeciwników, jak... Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ale nie ze wszystkich właśnie... wylatuje piasek. Jak mieć pewność, że wylać... Proste. Robisz... kombinację jakąś. Jakąś kombinację albo atak akrobatyczny. Wtedy jest 100% pewność, że wypadnie piasek. Kiedy po prostu kroisz zwykłymi atakami za pomocą lewego przycisku myszy, to niestety tutaj jest taki uj, że nie da rady. Wtedy nie zdobędzie się piasku. Piasek jest swego rodzaju nagrodą za finezję w grze. Kontrataki, ataki z wyskoku. Właśnie takie, jak tutaj zaprezentowałem. Albo chociażby nawet i takie zwykłe trzymanie. Kopnie. Ale żeby właśnie mieć 100% pewność, ostatni atak nie może być kopniakiem, musi być zadany mieczem. Tutaj popełniłem błąd kopiąc przeciwnika, przez to straciłem jeden piasek. Chociaż i tak już nie potrzebowałem. Nie, tam nie idziemy. O.
Książę też mam oczywiście wiele przewaleń. O! Przewalać mogą tylko... tylko wrogowie, którzy albo mają maczugi, ewentualnie młoty itp. No młoty to akurat jest maczuga, tej grze maczuga. Albo ci, którzy mają kombinację jakąś związaną właśnie z tym, na przykład ci przeciwnicy tutaj, te kalify, czy jak ich można nazwać, ja ich nazywam po prostu kalifami, oni mają w rotacji po prostu już samej, już samym stylu walki, że jedna z ich kombinacji przewala. A, tutaj jest dźwignia, która tutaj po prostu jest. Nigdy się jej nie rusza, nigdy, przenigdy, w teraźniejszości, w przeszłości nigdy nikt jej nie dotyka, a ona jest włączona po prostu. Nie wiem, do czego służy. Grałem w tę grę naprawdę bardzo długą ilość czasu, główkowałem nad tym pokojem nawet i dobre 20 minut, czy więcej. Ale nigdy nie udało mi się dojść, do czego jest ta dźwignia. Nigdy tego nie odkryłem. Jeśli ktoś z was odkrył to, grając w grę ową, to proszę, żebyście mi napisali, bo sam pękam wręcz z ciekawości, po co jest ta cholerna dźwignia. No, dość nietypowy przy sposób otwierania grafiki. Później wejdę na swoje główne konto, to znaczy to, na ten profil, jak mówiłem, stworzyłem wyłącznie po to, żeby z niego prowadzić nagrywanie. Ale... It's you. You seem surprised to see me. Surprised only that you insist on prolonging no. the inevitable. No, I don't know. Jeśli ktoś z was odkrył, do czego jest ta dźwignia, nie wiem, może widział na innych nagraniach, proszę, napiszcie mi. But where you fight it, she has submitted. She accepts it. They say knowledge is power, but I say it is a poison. Knowing the date and manner of her own death torments her. The closer it draws, the greater her pain. And you wish she would fight her fate like me? Maybe it would give her some... Także właśnie jest poruszony ten wątek, czy dobrze jest wiedzieć o własnej śmierci. What's the other half? I have known my whole life that what is written in the timeline cannot be changed. Yet something inside me wants you to succeed. And do you think I will? No. But I admire you for trying. Thank you. Your name. I haven't even asked your name. I've been so... It's... Kailina. You should go... The hourglass is more than half empty. You haven't much time. No, za dużo czasu nie mamy. Ani za dużo życia. Dlatego po raz pierwszy, prawda? W zasadzie to zapiszę i nie wiem, czy tutaj nie zrobimy przerwy, bo w końcu jedna wieża już działa. No. Osiągnięcie zdobyte. Więc możemy zrobić tutaj krótką przerwę. Zapraszam do następnego odcinka.